w końcówce 2021 roku ukazała się kolejna książka Violetty Grzegorzewskiej, autorki znanej choćby z takich tomów jak Debiutanckie Gugły, Stancje, Dodatkowa dusza. Pod względem objętości, kiedy patrzymy na ten tom, jest to jeden z najbardziej obszernych tekstowych dokonań tej autorki. I myślę też taki najbardziej autobiograficzny, ponieważ poznajemy historię jej życia i takich zmagań z bardzo trudnym życiowym doświadczeniem, jakim jest wyjazd do Wielkiej Brytanii, wychowywanie córki, rozłączenie z bliskimi, ale też z tym miejscem, które ją kształtowało. Jest to też pod względem fabularnym opowieść, której ja bym nadała taki jeszcze jeden tytuł, Walka o przetrwanie, ponieważ fabularnie jest to sytuacja autorki, kobiety, matki przede wszystkim, która jadąc do nowego miejsca dowiaduje się, że tego umówionego mieszkania nie ma. Od tego momentu rozpoczyna się jej taka wędrówka. Najpierw po mieszkaniach zastępczych, lokalach, w których spotyka też inne kobiety, i to takie doświadczone przez choćby traumę przemocy domowej, a ostatecznie trafia do takiego ośrodka tajnego dla kobiet z dziećmi, które są ofiarami przemocy. To jest taka jedna, można powiedzieć, rzecz. Natomiast to, co jest ogromną wartością tej książki, mam poczucie, że jest to niezwykła, cudowna powieść, która ma swoją fabułę, napięcie, to, że my współczujemy też autorce, mając w świadomości ten jej sukces dotychczasowy literacki i to życie, które nagle wymaga od niej totalnej zmiany, łącznie z tym, że musi się odbyć i walka o pożywienie, o to, gdzie być, co jest moim domem. Jest to też tom świetnie zaplanowany w takie mniejsze rozdziały, które mają swój początek, cudowną taką poetycką też puentę, która uniwersalizuje to doświadczenie. Jest tutaj, myślę, też taki ciekawy język, który mamy poczucie jest i literacki, i trochę wchodzi w takie rejony poezji, namysłu nad rzeczywistością, tak jak mówię, dramatyczną z tego doświadczenia osobistego, a jednak to staje się materią do użycia słów. I to niczego nam ta przemoc świata, można powiedzieć, na różnym poziomie nie zabiera, ale właśnie staje się to taką materią, inspiracją do napisania powieści.